Ja chciałabym w kilku słowach opowiedzieć, jak to z perspektywy naszej szkoły, z perspektywy również rodzica, bo takie doświadczenia też w tej sytuacji posiadam. Nie wiem, czy będzie widać moją prezentację, więc żeby już się nic nie zepsuło, może zacznę mówić bez spoglądania i udostępniania jej. Ja chciałam opowiedzieć o specjalnym zadaniu, jakim jest domowe nauczanie. I jeśli Państwo widzieliście tytuł tej prezentacji, te pierwsze trzy literki mają określać ten podmiot, na którym chciałabym się skupić w swoim rozważaniu tutaj wspólnym z Państwem dzisiaj. Tak się wydarzyło w ostatnim czasie, że w sposób bardzo nagły, niespodziewany, i przede wszystkim w sposób absolutny zmieniła się cała struktura i mechanizm nauczania dzieci, młodzieży i to na wszystkich etapach kształcenia. I w zasadzie, tak jak miał pokazać mój pierwszy slajd, całą instytucję, jaką jest szkoła, musieliśmy przenieść do zupełnie innej przestrzeni, do innego wymiaru, dosłownie i w przenośni, miejscem edukacji. I wszelkich naszych oddziaływań jako pedagogów stała się przestrzeń domowa. Natomiast uczestnicy tego procesu wyglądają bardzo różnie w zależności od tego, o jakim dziecku, o jakim uczniu, w sensie jego wieku, etapu rozwojowego, poziomu funkcjonowania, kondycji psychofizycznej będziemy mówili. Mówiąc o specjalnym zadaniu, najpierw trzeba się zastanowić, kto za to wszystko jest odpowiedzialny. Otóż za cały proces organizowania nauczania podczas pozostawania dzieci, uczniów w domach, osobą odpowiedzialną jest dyrektor. To dyrektor ma wiedzieć, umieć zrealizować treści, dobrać odpowiednio metody, techniki, określić sposób realizacji, skoordynować wszystkie te oddziaływania i wiemy, jak trudne jest to zadanie ze względu na to, że nikt nie ma z nas żadnych szczegółowych wytycznych, jak powinniśmy nauczać dzieci w domu, ani nie mamy żadnej wypracowanej, solidnej konstrukcji organizowania takiego procesu. Czyli osoba, która ma wykreować ten styl nauczania dzieci, też w zasadzie uczy się sposobu organizowania, koordynowania tymi wszystkimi procesami. W mojej analizie podmiotem oddziaływań ma być uczeń ze specjalnymi potrzebami, uczeń, ale także dziecko, ponieważ chciałabym szczególnie tutaj skupić się na dzieciach, które są objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, na dzieciach, które uczęszczają do przedszkola, a mają specjalne potrzeby edukacyjne, na dzieciach, które są objęte pomocą w ramach grup rewalidacyjno-wychowawczych. I to jest grupa dzieci, na której dlatego się skupiłam, ponieważ dla nich wybrano szczególny sposób prowadzenia tego zadania, jakim jest nauczanie domowe. Otóż określono, że sposobem na zrealizowanie edukacji jest przygotowywanie informacji dla rodzica, dla opiekuna dziecka ze specjalnymi potrzebami. Czyli nauczyciel w zasadzie ma przygotować informacje dla rodzica o tym, jakie są dostępne materiały, jakie są możliwe formy ich zrealizowania przez dziecko. I teraz stanęliśmy w nagłej, szczególnej sytuacji i powiem kolokwialnie, musimy powołać zespół do spraw specjalne zadanie, jakim jest domowe nauczanie. I szczególnie tutaj dlatego chcę wymienić, jak ważny jest ten zespół, ponieważ tylko jeśli każdy z członków tego zespołu będzie aktywny, taki proces może zostać zrealizowany. Jak dotychczas nauczyciel pracował z dzieckiem,
Tak teraz pierwszą osobą, dla której dociera komunikat o treściach edukacyjnych, o treściach wychowawczych, rozwojowych, terapeutycznych, jest rodzic, opiekun. Czyli jest to bardzo ważne, aby podkreślić, jaką rolę w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na których ja szczególnie się skupiam w czasie tej wypowiedzi, jak ważna jest współpraca na linii nauczyciel, rodzic, opiekun. W tym zespole jest oczywiście dziecko, ponieważ to jest główna motywacja, oddziaływanie ukierunkowane na dziecko, przygotowywane właśnie przez cały ten nasz zespół powołany na ten specjalny czas. Co jest punktem wyjścia do realizacji takiego specjalnego zadania? Każdy nauczyciel, który pracuje z dziećmi, w zasadzie może powiedzieć, że ma opracowaną, ma dobrze rozpoznaną sytuację dziecka, zna jego poziom funkcjonowania, jego możliwości, jego mocne strony, zna też trudności, z którymi się boryka. I to był ten punkt wyjścia zorganizowania całego procesu zdalnego nauczania. Ta diagnoza, którą nauczyciel miał w momencie rozpoczęcia tego działania. Ale musimy też podkreślić, że potrzeba na początku zorganizowania zdalnego nauczania nam kolejnej diagnozy. Diagnozy możliwości środowiska rodzinnego. Ponieważ jeśli rozpoznamy ścieżki komunikacji z rodzicem, z opiekunem, jeśli dowiemy się, jakie są jego oczekiwania, w jakiej jest obecnie sytuacji, tylko wtedy możemy te treści, informacje dla niego opracowywać w sposób adekwatny. Czyli już tu jest kolejny etap diagnozy, oszacowanie kompetencji, możliwości, ograniczeń tego środowiska domowego, w którym realizujemy główne zadanie nauczanie. Myślę, że to, z czym nauczyciel przystępował do zdalnego nauczania, to była diagnoza dziecka, która w pewnym sensie tą sytuacją, która zaistniała, stała się nieaktualna, ponieważ dzieci w tej sytuacji pozostawania w domu mogą zupełnie być w innej kondycji psychofizycznej w tym momencie, ponieważ dla nich jest to też ogromnie trudna sytuacja. Czyli mamy triadę czynników zdalnego nauczania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wiemy, a przynajmniej tak do tego dążymy, żeby rozpoznać możliwości rodzica. To jest o tyle istotne, że rodzice też w tej sytuacji borykają się z różnymi sytuacjami. I w ramach tej grupy, z którą my pracujemy, rodzic może być w bardzo odmiennej sytuacji. Jeśli mamy grupę przedszkolną, każde dziecko z tej grupy przedszkolnej funkcjonuje w środowisku rodzinnym, które ma zupełnie inne zasoby i możliwości, jego rodzina. Rodzic to też może być osoba, która nie tylko jest odpowiedzialna za proces edukacji i oddziaływań wobec jednego dziecka, ale też odpowiedzialny za kilkoro dzieci, może to jest osoba, która też jest aktywna zawodowo, czyli to uwzględnienie tych czynników, które są w środowisku rodzinnym, które są w zasobach i ograniczeniach rodzica, jest bardzo, bardzo istotne. Nauczyciel jako kolejny aspekt, uczestnik naszej triady zdalnego nauczania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to jest osoba, która ma kompetencje do kształcenia dziecka, ale my nauczyliśmy się kształcić dziecko, będąc z nim w interakcji. Natomiast teraz musimy zupełnie przewartościować system nauczania dziecka i musimy dobrać
a może nabyć nowe umiejętności, może wyposażyć się w nowe kompetencje, w nowe narzędzia do prowadzenia takiego zadania, ponieważ to właśnie nauczyciel jest liderem tego procesu edukacyjnego, terapeutycznego, wychowawczego w momencie pozostawania dzieci w domu. Potrzeby dziecka w tej sytuacji mogą być bardzo różne i w zasadzie, kiedy mówiliśmy o tej diagnozie wtórnej dziecka, czyli określeniu jego sytuacji tu i teraz, powinniśmy bardzo mocno się skupić na tym, jaki jest stan i jaki jest cel tego naszego zdalnego nauczania, dlatego że on zawsze cel edukacyjny i terapeutyczny w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinien mieć charakter funkcjonalny, czyli teraz nic w tym zakresie się nie zmieniło. My musimy określić sobie, jaki dzisiaj stawiamy sobie cel dla zdalnego nauczania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ponieważ to dotyczy dzieci, które są z niepełnosprawnościami, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim. To właśnie dla tej grupy rodziców przygotowujemy materiały do pracy z dzieckiem w domu, czyli cel funkcjonalny dla dziecka z tej grupy. Może się okazać, że wcale nie najistotniejsze jest zdobywanie nowych kompetencji intelektualnych, tylko właśnie tym najważniejszym celem edukacyjnym w tej nowej sytuacji edukacyjnej jest odejście właśnie od dążenia do zrealizowania podstawy programowej w pełnym jej wymiarze, a zadbanie właśnie o kondycję dziecka. Może tu chodzić o utrzymanie tej dobrej kondycji. Możemy swoje wysiłki skupiać głównie na tym, żeby zapobiec regresowi rozwojowemu dziecka. Możemy, jeśli już obserwujemy jakieś symptomy tego, że dziecko źle znosi sytuację pozostawania w domu, zdalnego nauczania, możemy też obserwować, że pojawiają się czynniki świadczące o regresie rozwojowym, czyli celem funkcjonalnym w takiej sytuacji będzie złagodzenie tego regresu. Czyli triada czynników zdalnego nauczania dotyczy możliwości rodzica z wykorzystaniem kompetencji nauczyciela, z nastawieniem na potrzeby dziecka. I w tej triadzie, zresztą do tego odnosił też się mój przedmówca, zadbajmy o relacje, ponieważ pozostajemy w stałym kontakcie, różnymi ścieżkami, różnymi kanałami docieramy do siebie po to, aby wspólnie przejść przez ten proces tymczasowy, ale bardzo istotny dla każdej ze stron. Czyli nadawcą komunikatów w tej sytuacji nie tylko jest nauczyciel. Nadawcą komunikatów dla usprawnienia tego procesu zdalnego nauczania jest też rodzic i dziecko. Każdy tutaj ma czynny i aktywny wpływ na to, jak ta zdalna edukacja powinna się w tym czasie dla wszystkich kształtować. W zasadzie możemy powiedzieć, że zdalne nauczanie dla wszystkich dzieci nie w pełni wykorzystuje potencjał, możliwości, jakie dają nam nowoczesne technologie, ponieważ na taki system tradycyjny edukacji dziecka nałożono nowe techniki komunikacji, natomiast trzymamy się bardzo często siatki godzin, planu lekcji. To analizując w ten sposób i w taki sposób postrzegając zdalne nauczanie, że ona jest dość upodobniona do tego, co realizujemy w szkole, to jednak w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to właśnie ich nauczanie daje najbardziej, wykracza poza ramy takiej tradycyjnej edukacji, na którą nałożono formy elektronicznej ścieżki przekazywania informacji na linii właśnie nauczyciel, rodzic, uczeń.
Dlatego, że tutaj, kiedy kontaktujemy się z rodzicem, oprócz przygotowania treści, zadań, które dziecko może wykonać pod opieką rodzica, koncentrujemy się też na tym, w jakiej gotowości jest dziecko, w jakim nastroju, w jakiej kondycji psychicznej jest w danym dniu i to, kiedy rodzic może wykonywać pewne czynności edukacyjne, przygotowane czy sugerowane przez nauczyciela, w dużej mierze wynika z tego, na co jest gotowe dziecko, czyli tempo pracy, przerwy, dzielenie materiału opracowanego przez nauczyciela wykracza poza jakiś schemat. I tutaj musimy mieć świadomość, że rodziców też trzeba o tym informować, że to tempo pracy nie wynika z tego, jak długo trwa lekcja w szkole, tylko z tego, że w tej odmiennej sytuacji dziecko bardzo odmiennie może radzić sobie z treścią, którą nie przekazuje nauczyciel, tylko w imieniu, czy za pośrednictwem, czy dzięki aktywności rodzica, nauczyciel dziecku. Musimy też określić sobie cały ten proces, czyli punktem wyjścia była diagnoza, określiliśmy sposoby komunikacji i teraz określamy adekwatne oddziaływania edukacyjne i terapeutyczne. I teraz jakie one są? Jeśli mamy odpowiedzieć na potrzeby dziecka i rodziny, musimy sobie też odpowiedzieć na pytanie, jakie potrzeby dziecko ma niezaspokojone w związku z tym, że nie uczestniczy w nauczaniu w miejscu szkoły, tak, w instytucji. Dziecko ma zaburzony rytm dnia, nie spotyka się z rówieśnikami, jest w pewnym takim niepokoju, co się stało, że nie ma takiej możliwości, żeby zaspokoić potrzebę kontaktu z innymi dziećmi, że pojawiają się zadania, które realizuje zupełnie inna osoba w inny sposób. Dziecko też jest przyzwyczajone do interakcji nauczyciel dziecko. I nikt, kto wchodzi w rolę nauczyciela, nie jest w stanie zrobić tego w sposób identyczny. Musimy też pamiętać, że dzieci w obecności rodzica funkcjonują w odmienny sposób. W relacji szkolnej, w relacji uczeń-nauczyciel, dziecko-nauczyciel, dziecko zupełnie inaczej funkcjonuje niż w relacji rodzic-dziecko. W tej komunikacji musimy też bardzo zadbać o to, żeby rodzic miał od nas taki jasny komunikat, w jaki sposób motywować dziecko, w jaki sposób je wzmacniać. I tutaj jest też potrzeba, którą dziecko zaspokaja na terenie szkoły, jaką jest potrzeba samorealizacji. Wykonywanie zadań w grupie rówieśniczej, w interakcji z nauczycielem, przynosi dziecku satysfakcję. I teraz, kiedy realizujemy te zadania w przestrzeni domowej, musimy też bardzo mocno postawić akcent na to, w jaki sposób rodzic ma komunikować się ze swoim dzieckiem w takiej sytuacji edukacyjnej. Czyli istotne jest podkreślenie tego, że rodzic musi wpłynąć na samopoczucie dziecka w związku z wykonaniem zadania. I nie zawsze chodzi o efekt wykonania tego zadania. Tutaj też chodzi o postawienie akcentu na docenianie wysiłku dziecka, na jego skupienie się, nawet jeśli poziom wykonania tego zadania odbiega od tego, czego rodzic oczekuje, jaki chciałby osiągnąć efekt. Musimy pamiętać, że to wzmocnienie pozytywne tej aktywności, trudu dziecka powoduje, że ono też w ten sposób buduje poczucie własnej wartości, w ten sposób buduje motywację do wykonania zadania i przede wszystkim ma taką afirmację, która jest mu potrzebna, ponieważ nikim innym w tym czasie się nie komunikuje i nie otrzyma tego typu
komunikatu od nikogo innego w innych obszarach. Muszę też powiedzieć o tym, jak wygląda zdalne nauczanie w naszej szkole. Analizuję wszystkie treści, które przysyłają nauczyciele, przygotowując materiały dla rodziców, informacje dla rodziców, w jaki sposób mają pracować z dzieckiem w domu. I jestem pełna optymizmu i takiego poczucia, że po pierwsze rozwijamy swoje kompetencje, po drugie jest to bardzo dynamiczny proces, który wyzwala nowe kompetencje we wszystkich uczestnikach. To, co oszacowaliśmy, te zasoby, te możliwości komunikacji przez rodziców dzieci z nami na początku procesu zdalnego nauczania, na ten moment już wygląda zupełnie inaczej. Rodzice też doskonalą te możliwości, te ścieżki komunikacji, poszukują dróg, w jaki sposób usprawnić tą szkołę, która zainstalowała się w ich domu i docierają do nas informacje, że o nowych kanałach, tak, komunikacji, o tym, że już pewnej rzeczy nie trzeba przekazywać w określony sposób, bo już mamy jakiś sprawniejszy proces, procedurę na przekazanie treści do samodzielnej realizacji z dzieckiem w domu. Czyli kreatywność wyzwala się po stronie nauczycieli, po stronie rodziców, ale też po stronie dzieci. Dzieci nabyły bardzo dużo nowych umiejętności, które nie zawsze wynikają z treści edukacyjnych, ale z nowych kompetencji takich społecznych, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, radzenia sobie z nowym sposobem otrzymywania jakichś bodźców rozwojowych. I gdybym miała zebrać jeden taki zestaw wniosków tego, co wynika z takiej analizy procesu zdalnego nauczania, zwłaszcza właśnie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, musimy sobie jasno powiedzieć, że w tym momencie, jeśli dzieci muszą pozostawać w domach, to nauczanie jest bardzo ważne. Rodzice komunikują bardzo dużo swoich niepokoi, co będzie, jeśli nie będą pracowali ze swoimi dziećmi, co będzie, jeśli te treści edukacyjne nie będą do nich docierały. Też weryfikują te materiały, które otrzymują od rodzica, od nauczyciela. Mówią o tym, że widzę, że dla mojego dziecka w tym momencie priorytetowe jest inne oddziaływanie, czyli też weryfikują te wszystkie materiały, które dotarły od całego zespołu specjalistów i określają, co na dany moment jest najbardziej potrzebne dziecku. Na przykład dziecko, które jest objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, jest jeszcze na tym wczesnym etapie rozwoju, to jest dziecko powyżej pierwszego roku życia i mama nam komunikuje, że dziecko jest wśród rówieśników, oni bardzo dużo z nim rozmawiają, czyli ja muszę się skupić nie tyle na stymulowaniu rozwoju języka, tutaj mogę pewne rzeczy zrobić w innym wymiarze, ponieważ te bodźce komunikacyjne, ten kontakt z rodzeństwem wiele rzeczy tutaj kompensuje, koncentruję się na zadaniach związanych z rehabilitacją, czyli te wszystkie materiały, które są przygotowywane dla tej mamy na temat wspomagania rozwoju ruchowego jej dziecka są najistotniejsze, czyli sama dokonała weryfikacji i merytorycznej, i takiego priorytetu, co jest najważniejsze dla jej dziecka tu i teraz. Czyli musimy mieć świadomość, że ten proces jest bardzo istotny i rodzice w ten sposób też mogą ograniczyć swój niepokój wynikający z tego, że jeśli upływa ten czas, a dziecko nie otrzymuje odpowiednich bodźców rozwojowych, to straci na tym rozwojowo. Kolejna taka moja refleksja wynikająca z analizy tego procesu zdalnego nauczania, że właściwie nie istnieje jedna odpowiednia, najlepsza metoda na specjalne zadanie domowe nauczanie.
Właściwie te ścieżki komunikacji z rodzicami i odmienność tych treści, tak, są to na przykład materiały, które można odczytać, które można, instrukcje, jak wykonać jakąś pracę w domu, są to filmiki instruktażowe, tak, są to filmiki czy wykaz takich treści zweryfikowanych merytorycznie, ponieważ w zasadzie, jeśli mamy dostęp do internetu, rodzic może pewne treści też poszukiwać samodzielnie, ale może zaginąć też w gąszczu tych informacji i nie zawsze łatwo jest zweryfikować, które materiały są właściwe pod względem merytorycznym, które są adekwatne do potrzeb danego dziecka. I to właśnie tutaj zadanie i kolejna taka metoda, którą nauczyciel może stosować, to właśnie pokierować, wybrać te najwartościowsze treści, które są na miarę potrzeb danego dziecka i danej rodziny. Myślę, że tutaj mój przedmówca też, pan profesor, zaakcentował tą e-obecność. Jest to też jedna z metod, która stanowi o atrakcyjności i form, metod, jakimi pracujemy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Czasami właśnie usłyszenie głosu swojego nauczyciela, terapeuty jest bardzo, bardzo istotne, albo może po prostu sprawi radość, przyniesie pozytywne rezultaty, wsłuchanie się w ten głos, który jest znany, który przypomina o tych wszystkich aktywnościach, które wspólnie wykonują dzieci w czasie zajęć, czy indywidualnych, czy grupowych. Ale też myślę, że warto postawić taki akcent na to, że to nie ta metoda, która jest postrzegana przez społeczeństwo za najbardziej atrakcyjną, najbardziej nowoczesną, najlepiej dopracowaną. To nie ta metoda jest jedyna właściwa i pożądana, ponieważ tym, co jest najistotniejsze, to jest adekwatność oddziaływań. Że nie możemy jakby zagubić się w tym, żeby przygotować to, co będzie wywoływało efekt wow, w mniemaniu oceny publicznej, jeśli, nie wiem, na przykład ktokolwiek wejdzie na stronę szkoły, czy będzie miał udostępniony taki materiał, że przyjrzy się niemu i powie, no tutaj to rzeczywiście jest najciekawsze, najlepiej dopracowane. To może być bardzo mylne, ponieważ to może być atrakcyjne w postrzeganiu społecznym, ale nieadekwatne do potrzeb danego dziecka i jego rodziny. Myślę, że taki kolejny wniosek, który warto tutaj wymienić, to też pokazanie tego, w jakiej roli znajduje się nauczyciel w tej sytuacji. Wychodzimy właśnie poza ramy specjalnej, tradycyjnej edukacji i po stronie nauczyciela. Mówiłam tutaj o niepokojach, o trudnościach, które mogą się pojawiać po stronie dziecka czy rodzica, ale po stronie nauczyciela też jest cały obszar takiego niepokoju wynikający z tego, czy to, co wykonuje teraz, czy to jest to wszystko, co potwierdza jego wiarygodne wykonanie zadania. Jako nauczyciele boimy się tego, w jaki sposób zostaniemy z tego wszystkiego rozliczeni. Cały czas też tutaj w gronie naszych nauczycieli dyskutujemy nad tym, czy aby na pewno wszystko jest dobrze udokumentowane, czy nikt nie zakwestionuje tego, że wykonałam wszystkie te obowiązki, które wynikają z mojego zatrudnienia, tak? Czyli jakby musimy też powiedzieć sobie i uspokoić sobie te emocje, które wynikają z tego poczucia bycia ocenianym, tak? Czy aby ten, może taka przywara społeczna polegająca na jakiejś nieufności nie dotknie nas, czy te procedury, które zastosowaliśmy, czy ten sposób komunikowania się, dokumentowania naszej pracy jest wiarygodny, tak? Czy on będzie pozytywnie oceniony.
I myślę, że to też jeszcze kolejna refleksja, która powinna być w świadomości nauczyciela. Jeśli chcemy dobrze wykonać to zadanie, jakim jest nauczanie domowe, musimy mieć świadomość, że nie odpowiadamy za wszystkie zmienne tego procesu zdalnego nauczania dzieci, no w tym także dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. I teraz tak absolutnie już podsumowując całą moją wypowiedź, ja jestem głęboko przekonana o tym, że to wszystko może się udać, jeśli postawimy właśnie na współpracę, na dbałość o relacje, na dbałość o dobrą komunikację, na świadomość tymczasowości tej sytuacji. Jeśli dostrzeżemy, że wyzwoliliśmy ogrom pozytywnej energii, dobrego potencjału we wszystkich stronach tego, co ja sobie na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania nazwałam triadą edukacyjną. I to doświadczenie na pewno bardzo dużo też wnosi w warsztat pracy nauczyciela, rodzica i dziecka. I myślę, że też warto postawić na taką wiarygodność, kompetentność i takie poczucie, że też musimy wzajemnie sobie wszyscy zaufać, że robimy to wszystko, co na miarę potrzeb każdej ze stron tego procesu zdalnego nauczania jest adekwatne i wyczerpujące. Także jako mama dziecka powiem też, że zauważyłam trójki dzieci na różnych etapach kształcenia, ponieważ najstarszy syn jest dzieckiem uczęszczającym do szkoły ponadpodstawowej, córka jest w szkole podstawowej, dziecko jest moje najmłodsze, jest na etapie edukacji przedszkolnej, więc też z perspektywy rodzica obserwuję, jak na różnych etapach kształcenia, jak w różnych instytucjach, bo każdy z moich dzieci uczęszcza do innej instytucji, ja jeszcze w innej instytucji pracuję. Mam przekonanie o tym, że my wszyscy też bardzo dużo w tym procesie zdalnego nauczania się nauczyliśmy. Także myślę, że to w kilku słowach podsumowania. Mogę teraz spróbować tutaj przyjrzeć się pytaniom Państwa i na nie odpowiedzieć. I tutaj jeśli chodzi o pytanie dotyczące tego, co z nauczycielami pracującymi w grupach wychowawczych, jak nauczyciel ma ogarnąć to wszystko. Tutaj mówimy jeszcze o dyżurach nocnych, czyli mówimy o instytucji, która jest całodobowa, tak? Czy ta osoba zadająca pytanie mogłaby doprecyzować, o jakie grupy wychowawcze chodzi? Ja może tutaj spróbuję wyprzedzić i może nie trafię z odpowiedzią, czy dokładnie tej grupy dzieci i młodzieży to dotyczyło. Jak to wszystko ogarnąć? My musimy sobie postawić, nie ma jednej recepty na to, jak to wszystko ogarnąć. My musimy się skupić na zasobach całego tego procesu i naszej triady, tak? Rodzic, nauczyciel, dziecko. Bazujemy na tych zasobach, które mamy. Musimy się skupić na tym, co możemy, co jest realne do wypracowania i co jest niezbędne. To, co sprawi, że my wrócimy w najlepszej kondycji psychofizycznej, intelektualnej, po całej tej sytuacji bardzo trudnej do takiego funkcjonowania sprzed sytuacji epidemii. Nie ma jednej metody na pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, też może tutaj się odniosę. Wcześniej pojawiały się takie pytania dotyczące grup pracujących w ramach zajęć rewalidacyjnych. Sama analizuję to, co przygotowują nauczyciele na potrzeby przekazania informacji rodzicom tych uczniów. I widzę na przykład to, co robi nauczyciel prowadzący zajęcia korygujące wady mowy. W jednej grupie rewalidacyjnej potrafią być dzieci zupełnie z innym poziomem rozwoju mowy i z innymi dysfunkcjami w tym obszarze.
I widzę też, że pojawia się bardzo duża indywidualizacja tego materiału, ale ja jeszcze raz jakby podkreślę jako takie jedno złote, taki złoty środek tego wszystkiego, tak? My musimy się zastanowić nad celem funkcjonalnym naszych oddziaływań. Nie nad tym, jak osiągnąć efekt wow tego kształcenia, tylko to, co jest najważniejsze, to, co jest priorytetowe w tej sytuacji. I wcześniej też pojawiały się takie pytania, o tutaj widzę pytanie dotyczące IPET-u, jak go zmodyfikować w czasie nauczania. No, większość IPET-ów została, właściwie IPET-y powinny zostać opracowane na początku roku szkolnego, teraz weryfikujemy i aktualizujemy wielospecjalistyczne oceny funkcjonowania dziecka i jest to rzeczywiście wyzwanie dla nas wszystkich, ponieważ w wielu takich doświadczeniach budowania tego dokumentu mówimy o diagnozie. Jak robić diagnozę bez dziecka, bez takiego osobistego kontaktu z dzieckiem? Jak ocenić jego funkcjonowanie, jeśli nasz kontakt opiera się głównie na komunikacji z rodzicem? Jest to bardzo trudne, ale ta sytuacja jest nadzwyczajna, więc my musimy się skupić i jakby postawić sobie za cel, zrobić to, co jest wykonalne. To jest jakby nie ilość tego materiału, to czego jesteśmy pewni w oparciu o relacje z rodzicem. Możemy też zawierać w tych dokumentach, że informacja uzyskana w komunikacie, tak, czy informacja uzyskana od rodzica na ten temat. Natomiast diagnoza na odległość nigdy nie będzie najlepsza, tak, perfekcyjna. Ona nigdy nie będzie dopracowana w taki sposób, jakby ona powstała w realnym kontakcie z dzieckiem. Dziękuję bardzo.